Witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czalu z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co z tym idzie na kolejną ciekawą, interesującą, w sumie to jest to samo, potyczkę, ale pouczającą również, z roku 1914, która miała miejsce w Moskwie. Została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak Ossi Bernstein oraz José Ulka-Pablanka, moi drodzy. Ossi Bernstein, francuski szachista, arcymii żydowskiego pochodzenia, który grał nieprawdopodobne szachy. Podobno, kiedy został zapytany przez jednego z dziennikarzy, co Pan lubi robić w wolnym czasie, co Pan preferuje, i rzekomo odpowiedział, że preferuje sporty ekstremalne, typu szachy. No, nie ma żartów z tym gościem, jedno jest pewne. José Raúl Capablanca natomiast, moi drodzy, no kubański szachista, mi świata, nieprawdopodobny talent do gry, podobno potrafił znaleźć wygrywające e, posunięcie w pozycji, nie do końca rozumiejąc pozycję. Takie chodziło anegdoty w internecie, nie wiem, wbudowany Stockfish 11 w głowę, czy jak? No mi specjalista końcówek wieżowych, jakkolwiek to brzmi moi drodzy, nie będę przeciągał wstępu. Kawka herbatka w dłoń. Moja stoi już wystygła, bo to jest drugie czy trzecie podejście do nagrania. Tam się pomyliłem, mam nadzieję, że w tym nagraniu się nie pomylę. Bywa. Dobra, jedziemy moi drodzy. D4 ze strony Sipa D5, C4. Mamy gambit hetmański, gambit królowy, jak ktoś woli, pięknie brzmi. Moja żona woli jak mówisz gambit królowej. Dobrze, nie ma problemu. Można wybić, jest to oczywiście wtedy przyjęty gambit hetmański. Można go odrzucić na następujące sposoby. E6 odrzucony gambit hetmański, C6 jest to obrona słowiańska moi drodzy. Skoczek F6 nie polecam tak bronić pionka, bo po biciu tutaj za free białe dostają fajne centrum, takie tempo mają, więc skoczek F6 czeka tak naprawdę na swoją kolej. E6 poszło, odrzucony gambit hetmański, skoczek C3. Naciski są na d5, hetman b3 też często się pojawia w tego typu strukturach, skoczek f6 i goniec g5 jest linią chyba najpopularniejszą, prawdę mówiąc, powiązanie skoczka, a co za tym idzie osłabienie tej, tutaj, tego centralnego punktu d5. Tak? Tu jednak skoczek f3, goniec g5 czeka. Skoczek f3 jest to wariant trzech skoczków w odrzuconym gambicie hetmańskim. Mam nadzieję, że zanotowaliście. Goniec e7. Goniec G5, krótka roszada E3 bez kompleksów, nie ma już gońca, jest poza łańcuchem pionu, więc Heja. Goniec białopolowy czuje się świetnie. Skoczek BD7, wieża C1, no tutaj się coś zaraz wybije, być może otworzy się linia C. Goniec D3, goniec E2, krótka roszada Hetman C2, to są mniej więcej plany na rozwój białych. Często właśnie to są plany, nie wiadomo jak będzie w tej partii. Tu ja mamy B6, goniec B7, C5, to są plany na rozwój skrzydła hetmańskiego u czarnych z kolei. Tu nastąpiły bicia CDED e, D, i Teraz taki dziwnie wyglądający ruch. Z pozoru jakiś taki niedokładny Hetman na 4. Co to jest? Rozwój nieskończony. Goniec chce pograć najpierw lekkie figury, przecież mówiłeś, Marianczelu? No tak, tak. Jak najbardziej. Ale Osip wie, że Goniec idzie na B7 i po Goniec B7 chce zagrać Goniec A6. Zaproponować tutaj wymianę, no, raczej. Raczej nie ma opcji, raczej trzeba to wymieniać, jakieś dziwne ruchy typu wieża b8, hetman c8 mogą przyjść do głowy, ale tu po prostu bicie. No i biały dopiął swego, wymienił a biało-polaki, no bo ten goniec często jest bardzo silny w tego typu strukturach, więc oczywiście wymiana go no, na swój sposób może i faworyzuje białe nieco. Białe są gotowe do roszady, hetman jest aktywnie w grze, c5 poszło, bicie, roszada czy coś innego. Coś innego. Bicie moi drodzy, w 6. Dobrowolne tutaj oddanie gońca za skoczka. Nie podoba mi się ten ruch. W razie jakiegoś H6 można było tym gońcem zostać na, na przekątnej. Gońc H4, utrzymać presję. A tutaj skoczek, który no nie do końca miał się jak rozegrać, właśnie się rozgrywa. Jest to dobry centralny skok. No ale dobra, diecezja padła. DCBC i krótka roszada. Jak podsumować pozycję. Struktura pionów, moi drodzy, dwie wyspy pionowe, tu troszeczkę gorsza u Blanki, gdyż trzy wyspy pionowe. No tutaj jest jeden pion i to mało tego, zafiksowany hetman go tutaj przyblokował. Natomiast teraz mamy hetman B6, moi drodzy, i propozycja wymiany tych hetmanów. Ktoś powie, ale Marianczelo, przeanalizowałeś tak naprawdę tylko strukturę pionową. No tak, w materiale jest to równo, bezpieczeństwo króli myślę, że, że tutaj nie nadszarpnięte jeszcze. No czarne stoją troszeczkę wyżej, i być może szansa jakoś tam tymi pionami podążać. Goniec kontra skoczek, tak na dobrą sprawę Goniec może się okazać nieco silniejszy, to wszystko zależy od tego jak tutaj panowie pograją i czy, czy centrum będzie miał charakter taki zamknięty, ta, ta, ta pozycja, czy otwarty, dobra. Hetman B6, hetman B6 aktywnie, logicznie. Połączenie wież, patrzymy na B2, proponujemy wymianę. Można było oczywiście się zgodzić, zagrać jakieś A3, żeby tam już nie było wiecznej słabości, podciągnąć wieżę i gramy w szachy, nie w warcaby. Natomiast tutaj białe są agresywne i chcą Hetmana utrzymać w grze. Wiadomo, strona atakująca chce Hetmana na szachownicy, to zapamiętajcie. Hetman E2 oczywiście broni B2. C4 grabienie przestrzeni, przymknięcie przekątnej no i tutaj możliwości, moi drodzy wejścia gdzieś gońcem aktywnie do gry, to raz, a dwa no, zafiksowanie piona z B, nie może B3 iść, no bo to liczy bo liczy się, to się, moi drodzy, wiąże ze stratą, tak, materiału wieżę w FD1, w d 8 skoczek D4, właśnie tego typu posunięcie oddaje jakieś pola i skoczek świetnie czuje się na D4 centralny skok, ale pozycja koło równej, tutaj nie ma co mówić, nikogo faworyzować goniec B4 i B3 z tym pionem chcą walczyć moi drodzy białe. Białe w ogóle bardzo chciałyby to wybić i zostawić tutaj takiego, no wiadomo, że tam wieża po broni tego piona, to nie będzie darmowy pion, ale zostawić takiego izoloka, izolowanego piona, tylko że ten izolowany pion na C, który powstanie, będzie też wolnym pionem. No i teraz pytanie, czy będzie to atut, czy będzie to słabość? No to zależy od tego, czy uda się białym tego piona przytrzymać w grze, osaczyć swoimi figurami i finalnie go tam ubić, tak? Wieża C8, i tutaj BC, DC dopięły białe swego, jest izolowany pionek na C, moi drodzy, i w tym momencie mm, wieża C2. Być może plan zdwojenia się, właśnie trzymania tego piona krótko, żeby tutaj nie maszerował, no i czajenia się na niego, tak? Na wszelakie sposoby. Tu dobrowolna decyzja kapablanki o wybiciu, moi drodzy. No, skoczek może być y, tutaj dobrym klinem dla tego piona, więc tego skoczka być może trzeba z gry wyłączyć. E, po odbiciu wieżą mamy, moi drodzy, ruch wstępem. Jest to skoczek D5. No, i w tym momencie jest taka pułapeczka, zastosowana przez kapablankę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wzięłyby piona, bo jest dwukrotnie atakowany, tylko raz broniony, białe, uznały, że można go wziąć, no to wpadłyby w tarapaty, poskoczyk C3, jakość leci. Nie ma to tamto, moi drodzy. Jakość jest wygrana u, u, u czarnych, dla czarnych. Czarny wygrały jakość. Wieża C2, dlatego też no oczywiście skoczek był, skoczek atakował wieżę, wieża była podbiciem, ale C3. Pchamy do spodu, moi drodzy, tego piona jak najdalej. Skoczek jest dobry, centralny i wraz z wieżą tego piona tutaj w grze utrzymują. Wieża DC1, wiadomo, chcemy tutaj zablokować całkowicie linię C i naciskać na, na, na tego pionka. No, wieża C5. Może będziemy się zdwajać, tylko że teraz skoczek B3 z atakiem na wieżę. No to wieża C6, to skoczek D4. Wieża wisi. Osip mówi odejść, wieżą. Kapa Blanka mówi: Dobrze. Wieża C7. Skoczek B5. Znowu, zobaczcie, czy można tego bić oczywiście. Wieża musi zrobić kolejne posunięcie. Wieża C5. I tu należało zagrać skoczek D4. Skoczek D4, wszystko się trzymało, pozycja była równa. Nie wiem, tam. Hetman C7, Hetman 1. Ciężko było progresować czarnymi w tej pozycji po skoczek D4. Tu jednak pada ruch, który jest błędem. Blunder, moi drodzy, ze strony Osipa. Co zagrał Osip? Osip zobaczył, że trzykrotnie atakowany jest pionek, a tylko dwukrotnie broniony. No to hejże! Ha! Bije C3 skoczkiem. Ale nie można było. Bo teraz wchodzi przepiękna kombinacja, moi drodzy, która kończy się no, kończy się kiepsko dla białych. Kawka, herbatka, ja mam swoją, proszę bardzo. Chwila dla fotoreporterów. Zdjęcia pozycji. Co to zagrać, moi drodzy, moi drodzy? Kapablanka zobaczył, że jak wybije wszystko do spodu, to ma wygrany ruch. W tym momencie właśnie. Right now. You spin me right now? Dobra. Co to za ruch? Co to za posunięcie? Halo, halo. Baza, jesteście tam? Problemy z rzędem występują. Was troszeczkę naprowadzę. Problemy z pierwszym rzędem. A te figury się nie bronią. Już. Coś doci dociera powolutku? Ta, to jest Hetman B2 moi drodzy. Ha, to posunięcie zrzuca z wersalek. Ostatnio pisaliście, że na różnych miejscach jesteście, gdy oglądacie moje filmy. Fajnie, to jest fajne. Hetman B2. Odciągnięcie. Jeżeli bicie za darmo Hetmana, ktoś tam w przypływie emocji i euforii Hej, Hetman za darmo! Aha, to nie było za darmo. A dzieciaki u mnie w klubie zawsze tak. No dobra. No ale oczywiście to jest idea też zaatakowania wieży. Czyli Hetman atakuje dwie figury, a Hetmana pobić nie można. No wiadomo, tu mi się trzeba poddać, bo tu spada wieża. Tu królew 1, jakaś furtka. No, furtka może niekoniecznie. Królew jeden. Tego typu odejścia, żeby pobronić rząd pierwszy. Królew jeden chyba najlepszy, wydaje się. No ale to jest stra to strata wieży. Strata tata. Niestety. Ależ tutaj pograł Hetman Bedema. Piękny ruch w ogóle. Piękny. No. Robi wrażenie. Zdecydowanie. No mistrz końcówek wieżowych, to mówiłem. Dobra moi drodzy, dziękuję za uwagę. Nie będę przeciągał. Miłej soboty, bawcie się. Pozdrawiam.